Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku sklepowych perypetii Barsona Lisa. Cześć Lisu. Dzień dobry. No, specjalnie na zamówienie Lisa mamy w cholerę proszku do czyszczenia. Gdzie się umyjesz w końcu? Co? No to. Kurde, ile chyba? 8 kartonów zamówiłeś tego proszku? 4. No, dużo. Idę zobaczyć ceny. Idź na kasę na chwilę. Bo to nie jest problem dla ciebie na kasie chwilę posiedzieć. Czekaj, o. Tu nie jest stać. Ile potrzebujemy na poziom? Store level 500. Dobra, 500 potrzebuję. Musimy 500 uzbierać. Co pani tu kupuje? Okej. Ryż od firmy. Okej. Karton do kosza. Ja tu robię, by było pięknie, ładnie, bez bałaganu. W ogóle ten, da się wpisywać kwotę z karty na klawiaturze numerycznej. Wiem. Czekam, aż będziemy mieli więcej rzeczy. Jak coś będzie brakować, to będę zamawiać. No, pracuj, Lisu. Teraz kurde nam... Jak ten proszek do prania jest dla ciebie za drogi, gościu? Cena proszku... najpierw jest to... retail price, proszek 59. Ja ustawiłem na 6, żeby nie było żadnych głupich groszy, dla niego to jest za drogie. Może to jest jakieś, może mam polskie korzenie. Tak. Kurde. Hop. Pięknie do kosza na śmieci. W sumie... Widzisz? Bardzo prawnie ich obsługujesz, są zadowoleni. A, dobra, idę mąkę dołożę. Jak mi dają większość płatność kartą. Co? O, mąka. Chipsy. Just these today. Dobra. Jak wygląda nasz stan? Mamy najmniej mamy mąki oczywiście. Czy mnie to dziwi? Zamówię więcej mąki. Dobra. Co jest z too expensive dla nich? $3 musisz wydać. Jeszcze troszeczkę będziemy mieli lepszy poziom sklepu. Będzie więcej przedmiotów. Zajebiście. No bo patrz. Order goose, poziom drugi. Ciasteczka, mleko i piwo. Będziemy mieli piwo. Będziemy mieli piwo. Będziemy mogli alkoholizować społeczność pustyni. I tego miasta w oddali. Będziemy pijeć pustynię. Yo. Coraz bliżej celu. Coraz bliżej święta. Okej, okay, ryż dołożony. Czy proszek do prania trzeba dołożyć? Oczywiście, że trzeba. Ale cieszę się, że ich szybko obsługujesz. Wiesz, bo jak nie muszę, wiesz, tam groszówek i tak dalej wyciągać, a mam, powiedzmy, pełne kwoty. Wiem. To też jest wiesz, inna bajka. Chyba bym mówił chipsy, wiesz? Order goods. Gdzie są chipsy? Jest potato chips. Oczywiście mąka, ale razy dwie ją kupię. Więc zrobię takie jedno większe zamówienie i... Myślę, że ulepszymy sklep teraz. Zaraz. Po tej dostawie. No, niech się pani zastanawia i kupuje te rzeczy. Niech pani dużo kupi. Okej. Ten to mało kupił?
Co on tu ma za koszulkę? Aloha vibes. To się nie dziwię, że nie ma, że dużo nie kupił. Dobra. Dokładam. O. Pusty karton. I ciach. Okej, ryż. A mąka nam cię zbagowała. Chyba, nie wiem. Okej, fasola i więcej mąki. Nie da wyrzucić śmieci i ulepszamy sklep. Chyba w sumie bym, może, no nie no, kupimy. Okej. I ulepszamy, proszę państwa, sklep do poziomu drugiego. Yo. I teraz zamówmy nowe rzeczy. Chyba w pierwszym mówię tylko te ciastka, bo tylko nas na to stać. Więc no. I nie mogę tego temu ceny zmienić. Potem trzeba będzie kupić chyba nową tą, jakąś lodówkę. Kupi się lodówkę i będziemy mieli. A tu jeszcze proszek się zapakował. Okej. Okay. Czy mogę ustalić cenę? Część. Nie mogę, dobra. Zamykać sklep. Musimy ogarnąć sklep. A patrz, ta wyszła, nic nie kupiła. No co za kobita. Ciasteczka. Tutaj. Więcej ciasteczek. Jakieś cytrusowe. Potem będziemy musieli to ładnie jakoś ułożyć, żeby to było ładnie ułożone. Posegregować na kategorie, nie? No. Ok, change prices. Current price. Damy, nie chcemy żadnych groszówek, chcemy za 3 dolary te ciastka sprzedawać. Mi nie ma. O! O, dobra, odbagowało mi się ta mąka. Mogę ją podnieść. Czy fasolę ktoś kupił? Nie. Nikt nie chce tej fasoli kupić. Dobra. Chcesz ty teraz pobawić się w tego, a ja pokasować? Jak chcesz. Op. Taki rzut. Dobra, otwieramy. Store is open. Ten głos jest genialny. Ten. Store is open. Miał kaca. Ładnie to wygląda. Czekaj, ile, za ile jest lodówka? Store expansions. 150 kosztuje lodówka. Mhm. Jak nie ma niby. A pewnie piwa chce. No nie mamy piwa, bo nie mamy lodówki. Czemu dać. Kolejni wychodzą. Samą mąkę goś tylko kupiłeś. Musimy zarabiać pieniądze, a nie. Co tam kupujesz? Nie, patrzę. Okej. Okay. Pitch small price 150 dolców ma lodówkę. No tak. Ja mu zbierał to jest 200 i możemy kupić już tą lodówkę. No. Trochę przeniosłem naszą kasę. Jest jak wychodzą wszyscy tak nie kupując nic.
No, możesz kupić lodówkę. No, odliczone. Pani to dziękuję za odliczoną gotówkę. $28. Proszę, dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba tam nie możesz tej lodówki ustawić. Nie. A. Piękna lodówka. Wiesz, byś mógł mąkę zamówić. No dobra. Ile ludzi się zbiera? Pewnie wszyscy z tego miasta do nas przyjeżdżają i by tylko kupić te rzeczy od nas. Jak niby nie ma tego, czego wy chcecie? No fakt, nie mamy piwa czy mleka, ale no bez przesady. Spore zakupy, proszę pana. Ile masz na półkę? Okej. Byś ceny tam może najszybciej jak mógł ustawił, jakąś taką bez groszy. Czy te piwo nazywa się Achtung? Jedno tak. $2, proszę. Yo, jakie zakupy? Po dolara jest to piwo. $6. Płatki by się trochę kończą i ryż, bym powiedział. Dobra. Może mleko zamów? Nie wiem. No płatki i ryż i mleko. To się no, przydałoby. Jo, jakie zakupy, proszę pani. Super zakupy. Dziękujemy za takie duże zakupy za $39. Czy pani pobije rekord? $39. No nie. $39 to nasz rekord. Nice. Dobra. No, ryż wychodzi. $27. $3 reszty, proszę. Szkoda, że tu nie ma 50 centów. Nie, może ty teraz chcesz na chwilę poobsługiwać? Jest, uzupełniam półki i mogę się z nim. 34, no już myślałem, będzie nowy rekord. 30 dolarów, no kurde. Czy ktoś pobije rekord $39 na zakupach u nas? Chcesz ty teraz? No tu 9,99.
Zero gościu, tylko chipsy kupiłeś. Część tu GIF 8. Dobra, ty wchodzisz. Bo coś change prices. 3. Czemu ty dajesz za 1 dolara te nasze piwo? No bo jest 1,41, tam coś było. 1,49, ty dajesz, zaniżyłeś. Naszą piękną, zyskową cenę. Dobra, układamy. Dobra. Dobra, to do kosza, to do kosza. Mąka. No, muszę domówić rzeczy. Chipsy i proszek, dobra. Zamówione. Szybko, czyścimy. Czyścimy kartony. No kurna, gdzie ten karton poleciał? No, jeszcze gość mnie potrącił samochodem. No potrącił mnie. Wezwij po policję. No, zrobię tak. Dobra, mąka. Nie żeby coś zobaczyć, nie mamy hajsu. 611. Już całkiem sporo. Ale 750 potrzebujemy na następne ulepszenie, więc wiesz. O. Okej, okay, chipsy. Nie wiem, coś mu się nie spodobało. Nie wiem też właśnie, co mu się nie spodoba. Ostatnio wyjadzaję mleka. Może. Dobra. Hop. Proszek. Ciastka się kończą, dobra. Proszę mi tu nie blokować dojścia do regału, no. Zupa. Zupa z Hila. Dobra. Zamówię jeszcze jedną lodówkę. I tak, co to... To, dobra, zamawiamy. I hajs nam poleciał ładnie tu. I teraz piwo Achtung. Najlepsze piwo w mieście. Tak wiecznie to wygląda, piwo z mlekiem na jednym tym. Zamknąłeś sklep? Tak, żebyśmy to spokojnie wyładowali. Dobra. Bo ci znowu też potrafią cię mieć z tą kartą. Wiesz, jeżdżą jak diabły, no to potrącają ludzi, nie? Dobra, mleko. Mleko przyniósł do osobnej lodówki już. Znaczy na tyle? Tych dajemy? Ja bym na dwóch zostawił. Ja bym dokupił teraz. Czekaj. Możemy kupić nowe piwo. Zwykłe mleko bym kupił. I bino Warcik. I piwo Schneider czy Schlieffen. Które chcesz? Schlieffen. Dobra. Mhm. Potrzebujemy jeszcze ciasteczka. To kupimy. Oczywiście kurna mąka. Dobra. Dobra. Więc, ale myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek tego sklepu na dzisiaj. Jest 3 w nocy, musimy iść spać. Tak. Yeah. Trzeba złożyć towar na jutro, żeby spać. Tak jest, tak jest. To co? Do zobaczenia. Na razie.
Na razie.